Witam w kolejnym odcinku Lata z kartonem. Dziś przygotuję pizzę. Pierwszy raz będę robić pizzę z mąki pełnoziarnistej. 30 gram drożdży. Rozpuszczam to w ciepłej wodzie. Około 25 ml tej wody mam tutaj. Aha, i pół kilograma mąki wsypałem. A teraz moja ulubiona czynność przy przygotowaniu pizzy, czyli wyrabianie ciasta. Szczypta soli. Łyżka oleju. Dosypujemy oregano, ja bezpośrednio wsypuję ciasto, gdy mieszam. Jeśli ciasto jest zbyt gęste, dodajecie wody, jeśli ciasto jest zbyt rzadkie, dodajecie mąki. Ty dodałeś teraz i wody, i mąki. Co to oznacza? Że chcę mieć więcej ciasta. Troll, dosyp mąki. Widać cię. Nie na głowę. Pachnie jak taka ten karma dla psów. To będzie najlepsza pizza na świecie. Nie, no trochę jak kasza, bo na przykład jak kasza jakaś taka pełnosia. Ale to będzie dobra pizza! Po prostu pachnie ziarnami! Kasza! Dzielę na dwie połowy, bo to jest porcja na dwie pizze. Obsypuję te kule trochę tak mąką, żeby się nie przylepiły. Teraz zostawiam je, aż wyrosną. That's right, baby! Robimy pizzę. Kształt przypomina nic. Ser żółty, szynka, ser feta, oliwki, pomidory koktajlowe, coś do posmarowania ciasta. Pizza gotowa, idzie teraz do piekarnika. Pizza upieczona. Minął jeden dzień, a ja sobie uświadomiłem, że w ogóle nie pokazałem, jak jem tą pizzę i próbuję. Wyszła całkiem dobra, ale jednak wolę, gdy jest z mąki zwykłej. Wyjątkowo zrobiłem z mąki pełnoziarnistej. Chciałem spróbować, jak to wygląda i teraz już wiem. Ta druga wygląda jeszcze ładniej i nie przewarła jak tamta. Tamta trochę przewarła, a ta wyszła naprawdę świetnie. A teraz czas na zdjęcia z Instagrama. Kolorowe kredki, kolorowy rysunek, super wzory. Co powiedzieć o tym bocianie? Szybko, co się przyszło na głowę? Że mam marchewkę zamiast nosa? Nie jest marchewka. Wygląda jak to była marchewka. Bocian! Niezniszczalna bańka nie pękła na trawie, ale fajny klimat, takie leśne tory. Super mega sunshine! Motyl na oscie, osecie, oset. Niezłe bagno. Ten kwiat wygląda jak z kosmosu. Muszelkowo-plażowo. Idealnie uchwycone zdjęcie, prawie zmyło już napis. Piękne góry, ładne widoki. Lubne zdjęcie, takie jak pokazałem kiedyś w filmiku. Idealnie zatrzymane w setnej sekundzie. Łabądź i małe łabądki. Brzydkie kaczątka tak zwane. Ciekawie wygląda, spieniona woda, ale bez źródła spienienia. Ładne kolory w ogóle. Bardzo śliczne poziomki, uwielbiam poziomki. Wolę poziomki niż truskawki nawet. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia oczywiście jutro. Jestem Karton. Cześć!